Małopolska będzie realizowała projekt Life Eco Małopolska. Jego celem jest promocja odnawialnych źródeł energii, a także stworzenie sieci ekodoradców do spraw klimatu. Najważniejszymi założeniami zintegrowanego projektu Life Eco Małopolska jest promocja odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej i działania na rzecz ochrony klimatu, wyjaśnia Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego. Małopolska jest jedynym w tym momencie województwem w skali kraju, które będzie posiadało własny plan działań klimatycznych, tak aby osiągnąć równowagę klimatyczną zamierzoną przez Komisję Europejską w dwóch scenariuszach, do 2030 i do 2050. Realizację przedsięwzięcia zaplanowało województwo małopolskie wraz z 25 partnerami, mówi Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego. Ten projekt posiada budżet około 70 milionów, przy czym 60% to będą środki pochodzące z funduszy europejskich, 35% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 5% od naszych partnerów. Którym będzie między innymi Ministerstwo Rozwoju. W województwie małopolskim realizowany jest już inny projekt, którego celem jest poprawa jakości powietrza. Ten region jest jedynym miejscem w Unii Europejskiej, gdzie realizowane będą dwa zintegrowane programy LIFE dotyczące ochrony środowiska.